Wielkie gratulacje dla zwycięzcy. Ostatnie ujęcia kamery telewizyjnej i zjazd do boksu. I mamy podwójnego dzwona na pierwszej przeszkodzie. Ale tak jak tu wspominałem, że to taka właśnie dyscyplina, że startują tylko najtwardsi z twardych. Bo przewróciłeś się, to powstań i walisz dalej. I widzimy już weterana wyścigów off-roadowych, Rafała Luberdę na kamieniach, ale został właśnie wstrzony przez jednego z zawodników Kowalska. A Rafał zamyka pierwszą drużynę na drugiej pozycji. Na kamieniach, z tego co widzę, męczy się niemiłosiernie Artur Sienkiewicz. No i udało mu się wyjechać. Na tą chwilę klasyfikacja to na pierwszym miejscu Hubert Gałęski, drugi Rafał Luberda, trzeci Artur Sienkiewicz, Łódzki Klub Motorowy. A Hubert właśnie pokonał basen, dojeżdża do wszystkich z kamieni. Ma tam swoją ścieżkę. Na drugiej pozycji to Luberda. Tym razem Rafał jest to weteran trialu, ale widzę, że muszę przyznać, że naprawdę z problemami pokonuje kamienie. One mają też to do siebie, że zawodnicy wygrzewali zimnie z pomiędzy nimi. W tej chwili te kamienie zrobiły się ogromne. To po prostu niestety nie ułatwia przejazdu tego odcinka. A Artur Sienkiewicz na trzeciej pozycji. Czyli na pewno się nie zmienia. Tu koledzy, że tak powiem, robią sobie maseczki błotne. Szpryca w oczy. To też jest jakiś sposób na konkurencję. Bo akurat tak można. I widzimy kolejne okrążenie Huberta Gałęski, który jak widać z okrążenia na okrążenie zawodnicy i tych względów po prostu pojawia się coraz więcej. A na razie jedziemy 3,5 minuty. I kolejne okrążenie Artura Sienkiewicza. Wypadek przy pracy.
tym wojny jako niesławni, jak tych sił jest coraz mniej. I kolejne wrażenie, chwała Luberdy, tym razem praktycznie bez zająknięcia. Przeszedł łokcie nad skalę. Ale już manewka bardzo zamknięta. Już tak naprawdę walka jest o przetrwanie. W tej chwili czas wyścigu to 5 minut 20 sekund, czyli jeszcze 40 sekund do zamknięcia czasu wyścigu i jeszcze 2 minuty. W tej chwili zmiana na trzeciej pozycji. Paweł Baranek wskoczył na trzeciej pozycji, Artur wskoczył na czwartej. Rafał Luberda z problemami. Motocykle się szczepiły. Przepchnął się motocykl. Widać, jak zawodnicy mają po prostu coraz mniej sił. Nawet pierwszy zawodnik, który tu prowadził, proszę, panowie, dzwon. Nie przytrzymał motocykla i dzwon. I to będzie chyba ostatnie krążenie Huberta Gałęski, który na odcinku skalnym tak naprawdę zawodnicy pozostają i rozpoczywają, łapią tlen. Artur Sienkiewicz z powrotem wskoczył na trzecią pozycję, a prowadzi Hubert Gałęski. W strefie oczekiwania przygotowują się do startu zawodnicy grupy B. Przybliżę troszeczkę. Rafał Luberda zakończy wyścig z powodu awarii łańcucha, który widzę, że mu spadł. A tu kolega Zetel Rymanów. Z tego co widzę, chyba przykrył wydech. I walka na kamieniach o trzecią pozycję. Thank you.
masz do zrobienia.